powiedz mi, że jedziesz na wakacje, nie mówiąc mi, że jedziesz na wakacje, ja zacznę. Jest godzina 1:30 w nocy i tak jak normalnie kładłabym się spać, tak właśnie zostałam obudzona hukami talerzy, bo wszyscy muszą sprzątać, bo przed wyjazdem przecież musi być czysto w domu, no bo wpadnie tylu niezapowiedzianych gości, że wstyd byłoby mieć kurz na stoliczku nocnym. Na brodzie wyszły mi piękne 3 krystaliczne syfy, których imiona są tak szlachetne, że po prostu nie będę wymawiać, bo ten blask was oślepi. Do tego na czole dołączył się jeszcze jeden Eustachy. Właśnie skończyły mi się tabletki antykoncepcyjne, czyli dostanę okres za kilka dni i walizka zaraz będzie się ledwo dopinać, pomimo tego, że praktycznie nic nie zapakowałam. Tylko połowę szafy, bo jedziemy w końcu aż na 7 dni. Czyli całe kombo kobiecych ironii, które zawsze muszą się przytrafić akurat na wyjazd, bo czemu by wcześniej? Czemu wy jakiś czas, kiedy po prostu nic się nie dzieje? To jest idealny moment, żeby po prostu spieprzyć i urozmaicić wakacje. No i co? Czekamy za ekipą, ponieważ lecimy w 9 osób do Turcji. Na 110% będziemy przepakowywać to na lotnisku, jestem przekonana. Nie udało mi się jeszcze chyba polecieć gdziekolwiek, żebym odważyła, odmierzyła ciężkość mojej walizki odpowiednio zawsze. Po prostu jest nad kilogram, nad 2 kilogramy, nad 3 kilogramy. Jest godzina 2:40 i właśnie zabieramy się z walizkami i lecimy na lotnisko. Pierwsza ekipa już sobie pojechała, a my lecimy bezpośrednio na lotnisko, bo oni muszą zostawić auto, a my sobie skoczymy Uberem po prostu. Lot mamy o 6:15, no ale wiadomo, 3 godziny wcześniej, przed czasem, żeby na spokojnie się odprawić, usiąść i coś tam porobić. Jest to zawsze najgorsze, najludniejsze, ale myślę, że raczej przeżyjemy. Także u nas stara bieda, jak zwykle za ciężka walizka o 3 kg. Na szczęście dziewczyny mają lżejsze i możemy przepakować nasze sprzęciory i inne ciuchy do ich walizek. Dobra, chwila prawdy. 20,5, ale jest nadwyższe. Troszkę się postresuję, no dobra, no, najwyżej dopłacę. No. Także dolecieliśmy, jest godzina 10:43 czasu lokalnego. Tutaj jest do przodu, do tyłu, jak tu jest? Jest tutaj godzinka do przodu, tak jak myślałam. I teraz czekają nas jeszcze 2 godziny jazdy autobusem do naszego hotelu, do Alani. I ogólnie chciałam wam powiedzieć teraz największego hita. Ja kompletnie nie wiem, do jakiego hotelu jedziemy, gdzie dokładnie jedziemy. Jest to dla mnie czysty naprawdę spontan. Ta wycieczka w ogóle jest dosyć spontaniczna, ponieważ pierwszego dnia wakacji, kiedy nagrywałam vloga i byliśmy na imprezie, kiedy się troszeczkę upiliśmy, stwierdziliśmy, ej, lecimy do Turcji, nie? I się podłączyliśmy pod wycieczkę po prostu i od tamtego czasu jakby ja za bardzo nie ingerowałam, ja tylko zapłaciłam i kosztowało nas to 2,5 tysiąca od osoby, czyli na nas 2-5 tysięcy, ale kompletnie nie wiem, gdzie jadę i to mnie po prostu jara najbardziej, bo nie wiem, czego mam się spodziewać. Jezu, ja jestem nadal w dresach, a tu jest 26 stopni, a jak dojedziemy tam, to w ogóle ma być 30, więc mam nadzieję, że nie spłynę, że mój makijaż wytrzyma w miarę możliwości, ale nie wiem, teraz chyba idę jeszcze spać, bo nadal jesteśmy zmęczeni, a jak dojedziemy, to się przebieramy w stroje i chyba idziemy na basen. Właśnie wypełniliśmy dokumenty, żeby dostać pokoje, ale już kupiło mnie to, że tutaj wchodzą normalnie koty do hotelu i kociaczki będą normalnie z Osią właśnie napić kociaki. My dzisiaj mamy taki dzień regeneracji po tej nocy bez spania i idziemy sobie zaraz chillować na basenik, który mamy typowo przed balkonikiem. Kupiliśmy sobie właśnie wycieczki i będziecie na nie jechać z nami i są to naprawdę fajne wycieczki, ponieważ kupiliśmy sobie taki rafting spływ kajakowy pontonem pomiędzy takim kanionem, w takim miejscu, gdzie Huawei kręci swoją reklamę i jestem mega podjarana, bo ja kochałam takie troszeczkę bardziej ekstremalne spływy. Kupiliśmy sobie też wycieczkę na statku, ale taką, że jest to tam takie party na statku z pianą i tak dalej. I to, co mnie najbardziej jara, to to, że będzie można ze statku skakać do wody. Ja się boję, ale na pewno chcę skoczyć. A dzisiejszy dzień spędzamy sobie na baseniku, ale na pewno też pójdziemy na plażę i ogarnąć coś tam w porcie, ponieważ są jakieś imprezki. Dawaj, poker.
spotkamy sobie pierwszy raz na plaży. Jesteśmy na plaży i właśnie jesteśmy po sesjach zdjęciowych i powiem wam, że jako fotograf zrobiłam sobie push-up z kamieni i po prostu mam w całym stroju kąpielowym, w całym bikini tyle kamieni, że chyba idę się wykąpać, bo jeszcze nie zdążyłam w ogóle wejść do morza, cały czas tylko stałam na brzegu i robiłam foty, a jest tak ciepła woda, że musicie to zobaczyć. Cześć, Kituszku! Dobra, skoro wróciliśmy z plaży, to czas na cringe alert pokojowy. Ponieważ pokażę wam, jaki pokój powinniśmy mieć w teorii. I jest to pokój, który prezentuje się tak, no i umówmy się, on jest ładny. Tutaj są takie drewniane wstawki, takie szaro-niebieskie tło, ładna duża szafa, lustro jest super do makijażu, tutaj można coś porobić fajnego. Lampka jest taka ładna, widzicie, taka, nie wiem jak to nazwać, ale jest ładna. Tutaj jest klima, znaczy klimę też mamy, niebieskie zasłony, w ogóle kolorystycznie jest to ładnie ugryzione. No i są przede wszystkim nowe meble, zobaczcie jaka fajna podłoga jest tutaj. No i jeszcze chciałam wam pokazać balkon, bo balkon jest super duży. To jest taki, o, taki balkonik. I taki balkonik powinniśmy mieć, tutaj jest jeszcze podświetlany LEDami, kiedy jest ciemno. Natomiast teraz idziemy do mojego pokoju i zobaczycie, co tutaj się stało. Kontra, słuchajcie to. I ten dźwięk obwieszcza zajebistość tego pokoju. Otóż prezentuje się on tak i czuję się troszeczkę jak byłabym u jakiejś babci lodzi w Władysławowie nad Polskim Morzem, ale przynajmniej robią nam kokardki, chyba będzie. Ale no, o, przecież to jest najgorsze połączenie kolorystyczne, jak można łączyć pomarańczowe z zielonym, no po prostu okropne. I nienawidzę tego drewna, jakieś takie perlowskie, po prostu, nie no, pokojem się bardzo zawiodłam, ale no nie wiem, na co miałam liczyć tak naprawdę. Nie nastawiałam się na nic, ale nastawiałam się na chociaż troszeczkę wyższy standard, taki jakby był w tamtym, poprzednim pokoju. Balkon jest malutki, balkon to jest 1/3 tego, co oni mają. Nie mamy go też podświetlanego, no ale mamy taki w miarę spoko widoczek na basen, na palemki. Mimo wszystko, kurczę, szału nie ma, dupy nie urywa. To jest coś, czym ja się naprawdę zawiodłam na początku już samym. Chociaż łazienkę mamy taką w miarę nową, to jest nadal bałagan, bo no ja tu mieszkam, co nie, już trzeci dzień, więc nie liczmy na coś wow. No ale łazienka jest nowa, łazienka jest w porządku, ale cały pokój... Słuchajcie, jak mi się już wypukał kolor, po prostu mam blond, nienawidzę tego. Tą grzywkę to mam taką, że już jej nie mam praktycznie, standard. Najlepszym dekoloryzatorem zawsze jest sól i chlor. Nie wierzcie w jakieś fryzjerskie szachermacher z przyprawami. 30 stopni na dworze, ale woda ma stopni 10, więc mamy założony specjalny strój, który jest ocieplany. Na razie jest tak turbo gorąco, a jeszcze na to będą kapoki i kaski, więc po prostu... Mam nadzieję, że się nie opalimy w taki sposób, bo będzie dosyć zabawnie. Ale czeka nas teraz 2- albo 3-godzinny rafting taką mega rwącą rzeką z wodospadami, gdzie będziemy też skakiwać do wody i tak dalej. Więc mega się jaram, sorry za spadek jakby jakości, ale dokładnie godzinę temu rozwaliło nam się nasze GoPro i będziemy to nagrywać iPhone'em. Mam nadzieję, że się nie zaleje. Jest jaka ogromna mrówka, najprawdopodobniej uciekła Reziemu i kto aż do Turcji doszło, ale ja bym chciała wziąć na ręce, serio. Ja się nie boję, że nie ugryzę. Jak ci upierdoli, to... No to będę marudził. Nie rób, serio. Ja bym sobie powiększyła usta kwasem mrówku. Wy widzicie to, co tam się dzieje? Będziemy wchodzić w butach. W butach, w moich nowych londonach. Będę wchodzić do... No a ten sobie kupił specjalne buty. Ja żałuję, że też nie kupiłam specjalnych, no ale nie przewidziałam, że będziemy aż tak bardzo wchodzić do tej wody. Myślałam, że po prostu wejdziemy do pontonu i będziemy płynąć, a... O! Złotowa. Błagam, trzymajcie się. Kocham was. Olga. Ja nie załapiałam, ja chciałam tylko płynąć.
Chodź na kubaca, łodzisz kubaca. Moje. Właśnie na pierwszym przystanku jest super, bardzo nam się podoba. Czas na foty w wodzie. Nie wiem, czy będą na Insta, ale będziemy mieli w końcu wspólne zdjęcie, bo mamy ich stanowczo za mało i zawsze robimy je w jakimś dziwnym miejscu, ale myślę, że to będzie naprawdę spoko, ponieważ ten cały tutaj klimacik jest po prostu przezajebisty. Mega mi się podoba i nawet już mi nie przeszkadza to, że chodzę w butach w wodzie. Dalej. Sobie teraz zjechać Tyrolką na przerwie. Idziemy teraz na górę i będziemy zjeżdżać w jedną i w drugą stronę. Zarąbiście? W sumie szkoda, że taki krótki jest ten przejazd, ale nad tą rzeczką elegancko. Oh my god! Ale co? Odważniejsze niż ja, oni robią salto tutaj. No. No nie wypływa! Ja wypłynął. I to są chore pojebe, naprawdę. I co, będziecie stąd skakać? Chyba tak. O Jezu. Czekajcie. Emadeusz, czekaj! Mogę skoczyć? Słuchajcie, teraz idziemy na ostatni tutaj krok, czyli będziemy płynąć bez pontona. A widziałeś? Będziemy tędy płynąć, mega się jaram, to będzie gruba. Stało na
udach. Jest po prostu masakra. Wszystko jest czerwone, w same chrosty, to swędzi. I jest to najprawdopodobniej alergiczna reakcja na ten kostium, w którym dzisiaj byłam. Także czeka mnie zabawna, przyjemna noc. Mamy teraz wieczór i idziemy się przejść po bazarach, czyli takim miejscu, takich miejscach w Turcji, gdzie sprzedawane są głównie podrobione rzeczy najbardziej znanych marek. I postaramy się znaleźć te takie najbardziej prymitywne podróby, najbardziej kiczowa, te fejki, że tak powiem, oraz te takie z wyższej półki, które kosztują troszeczkę więcej i naprawdę trzeba za nie troszeczkę dać, ale są naprawdę bardzo dobrze podrobione, ponieważ nawet metki podrabiają na takie, jakie mają oryginalne rzeczy. Postaramy się na pewno pokazać, bo zobaczymy, jak będzie z nagrywaniem. Mam nadzieję, że nie będą nas ścigać, no ale nie wiem, jak to tutaj wygląda. No znajdziecie tutaj podróby wszystko. Tu jest Dolce & Gabbana, tutaj jest Karl, Michael Kors, Guess, co tu mamy jeszcze z takich fajnych marek, Michael Kors, oczywiście Chanel, Gucci, Louis Vuitton, tam mamy Pradę zaraz. Ta na przykład torebka jest dobrą podróbą. Dobrą, ponieważ na przykład może nachodzić tylko to w oryginalnym, Louis Vuitton nie może, ale tutaj nachodzi i przez to jest widać, że to jest fake na przykład. Widzicie, tutaj są torebki Prady na przykład. Prada, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Gucci. Chanel. Ale niektóre podróby są naprawdę bardzo dobre. Będziemy szukać ogólnie tych butów Balenciagi czerwonych, żeby zobaczyć, jak bardzo dobrze są podrobione, bo na pewno będziemy je chcieli kupić później w Witkacu, ale chcemy zobaczyć, czy będzie dobra, idealna podróba. O i obczajcie, tu jest taki bazar deluxe i on wygląda naprawdę jak taki fancy witkacowy sklep. Spróbujemy wejść do środka, zobaczymy, czy się uda nagrać. Nie ma problemu z nagrywaniem, pan się ciebie ucieszył, że jestem youtuberem. Zobaczcie, tutaj naprawdę są już takie wyższe półeczki. O, zobaczcie, moja torebeczka, ale no, o. I w sumie patrzcie, ona jest podrobiona? Dobrze jest podrobiona. Ogólnie tutaj są podróbeczki z wyższej półki, jak widzicie. I wygląda to dosyć mocno realistycznie wszystko. Naprawdę jest to bardzo fazowe, bo wchodzisz do takiego sklepu i masz multum no, rzeczy, które nie są oryginalne, ale możesz je kupić za naprawdę niską kwotę i na pierwszy rzut oka na pewno się nie rzuci, że no, są to fejki. A tu jest w ogóle konkretna, ja tą multipoczetę chcę ogólnie, na pewno będę ją kupować za jakiś czas, ale konkretna podroba, ja chcę tylko taką z różowym tutaj, ale... No, korci. Słuchajcie, Rolexy. To jest dobra faza. Ej, zapytamy się. No, są podrobione papiery, aż to. How much? This is 5000 lira. Okej, thank you. 500 euro kosztuje. A wartość rynkowa jest 60 tysięcy złotych, więc no, konkretna podróbka. Fajna. Wow, poszliśmy na górę, zobaczcie, tu jest typowy Witkac, naprawdę. To jest konkretnie, robi wrażenie, no jakby się nie wiedziało, myślę, że można by się nabrać. Myślę, że naprawdę nie jedni stracili tu pieniądze. Znaleźliśmy szare, nadal nie widzimy białych, ale... Znaczy białe są, ale szukamy czerwonych, o chciałam powiedzieć, że czerwone. Zobaczcie, tutaj są podrobione właśnie metki, off-white chyba, tak? Tak, mamy off-white'a, są podrobione metu nienormalnie. Pan mówi, że ma właśnie najwyższej jakości podróbki 1:1. Także konkretnie. Ale najwięcej bazarów jest jednak takich, które wyglądają po prostu jak targi. I tutaj są takie, no umówmy się, gorsze podróby. I to takie perfidne podróby, na przykład Palm Angels, Louis Vuitton. A tutaj są takie różne podróbki, to jest podróbka Palm Angels, która wygląda no... perfidnie, tak jak nie wygląda Palm Angels. No i bazary tego typu ciągną się tutaj po prostu wszędzie, od jednego do drugiego i chodzi się tutaj pomiędzy tymi wszystkimi sklepikami z fejkami i zgarniają się właśnie wszyscy ludzie, o tam pan nam kiwa, żeby
kupić właśnie u niego, bo on ma najlepszą cenę i tak dalej. Ale to, co tutaj jest fajne, to to, że w każdym sklepie możecie się targować. I targujecie się w taki sposób, że on daje pierwszą cenę, wy proponujecie, on proponuje i tak dalej. No normalne targowanie się. I spotykacie się gdzieś w połowie i tu można naprawdę mnóstwo rzeczy kupić znacznie, znacznie taniej niż jest cena pierwotna. Także naprawdę możecie mega dużo zaoszczędzić. O, i tutaj jest bazarek na przykład z troszeczkę gorszymi podróbkami. Tu już są takie bardziej, powiedzmy, perfidnie sztuczne. I to po prostu widać już po samych napisach, na drukach i tak dalej. A mimo wszystko dosyć mocno się przykładają do tego, żeby to wyglądało po prostu realistycznie. O, a tu jest multipoczetka, która jest generalnie zwaloną podróbą i na pierwszy rzut oka już widać, że no jest to fake. A tutaj są Jordany za 15 euro. Są ładne. O, na przykład ta jest okej, okay, ale jest za duża. Normalnie ta torebka jest mniejsza, jest niewymiarowa. Znaleźliśmy konkretną podróbę Balenciagi. One są nawet, jeżeli chodzi o ciężkość, dobrze dopasowane. Ja za jakiś czas bym chciała takie różowe albo beżowe, ale nie, no jest naprawdę, jest konkretna, jest naprawdę dopracowana dobrze, ale gości to za to 150 dolarów, czyli no... Euro? 150 euro, także już taka konkretniejsza cena. W sumie to jest rzecz, na którą by nie było mi szkoda pieniędzy, bo zawsze staram się rajstopki Louis Vuitton albo Gucci, natomiast zawsze było mi szkoda, bo ja niestety rajstopy mam na jedno założenie. Dzisiaj mamy, albo mieliśmy jechać na statek i wyjazd był o 8.55, a jest już godzina 9.20 prawie i autobus nie przyjechał i uważamy, że statek już pewnie odpłynął. Natomiast próbujemy się dodzwonić do biura podróży, o co chodzi, bo naprawdę byliśmy przed czasem, a po prostu nikogo nie było, no i trochę dupa. Czujemy się troszeczkę oszukani. Nie? Powiedział tu i f***a robi. I nagły zwrot akcji, po ponad 30 minutach czekania, gość przyszedł do recepcji i okazało się, że stał po zupełnie drugiej stronie hotelu na ulicy. A z racji tego, że już byliśmy na kilku wycieczkach, na dwóch, no to stwierdziliśmy, że będzie czekał w tym samym miejscu, co wszyscy. I tak miał czekać, a okazało się, że czekał od drugiej strony i my tam w ogóle tego nie widzieliśmy, ale jedziemy i statek na nas czeka, więc... Great. Zrobię wam teraz taki tour po statku, ponieważ spędzamy tutaj tak naprawdę pół dnia, więc wam pokażę co, jak i gdzie. Jest to taki trzypiętrowy, troszeczkę wycieczkowy, troszeczkę imprezowy, troszeczkę piracki statek. Tutaj jest jakby główne piętro, drugie, tak naprawdę, pierwsze. I tutaj będzie później piano party. Teraz tutaj mamy taki bar z darmowymi drinami i jakimiś przekąskami, jeżeli chcemy. I to jest taki w pół zadaszony, jest tu troszeczkę słońca i na samym dole jest takie miejsce do pochillowania już w cieniu. Tutaj jest spokojniej, tutaj sobie gramy w karty na luzie, jest tutaj mało ludzi, ponieważ wszyscy raczej wolą się opalać. Też wszyscy jesteśmy w strojach kąpielowych, ponieważ co chwilę zatrzymujemy się na
kąpiel w morzu i na skoki ze statku. Powiem wam, że kiedy pierwszy raz skakałam, to mnie tak sparaliżowało, że nie mogłam się po prostu ruszyć. Nie skoczyłam z samej góry, ale odważę się i później skoczę z drugiego piętra, nie z trzeciego. No ale git, mimo wszystko. Zobaczcie, jakie to są ładne, piękne widoczki. My chillujemy sobie bombkę na samej górze ogólnie. No i teraz czas na piano party! We had a barbecue in Saint-Tropez in May with some friends drinking booze, getting all loose. We drove the cars to the beach on the outside of the street, sat around a bonfire, eating marshmallows all night. We were young at time, I know it, but you were so damn fine, couldn't get you on my mind. We were young at time, I know it, but I wanted something more than you. Cause you wanna be free for the summer, free for the summer, free for the sun. You wanna be free for the summer, free for the summer, free for the summer. Fazy. Właśnie wyszliśmy z sziszy i stwierdziliśmy, bo jest studio tatuażu, że dziobamy sobie wszyscy w czwórkę wspólny tatuaż wakacyjny i będzie to słoneczko. A jak się w ogóle czujecie z tym, że na spontanie zatatuowaliśmy w 10 minut, że robimy dziarę? Strasznie. Ja zawsze chciałem to zrobić, więc... Ja sobie pierwszy raz robię aż tak spontaniczny tatuaż, chociaż nie wszystkie były przemyślane, ale ten to jest totalne YOLO. Ja mam luz totalny. No to sobie bisz. A Mateusz? Luz ma zygzak. Who want to be first? Nie, nie. Prawy? Bo nie Mateusz? No i robimy sobie tutaj na boczku taki mały, intymny, bym powiedziała, tatuaż, ale myślę, że będzie to super wspomnienie. Dziarka jest zrobiona i powiem wam, że chociaż jest taka malutka, to jest jedno z mniej przyjemnych miejsc, jakie kiedykolwiek miałam, ale mega się jaram, zawsze chciałam zrobić dziarkę na totalnym spontanie i to jest właśnie ta decyzja. My już wróciliśmy do Polski i tak więc już tyle, kruszynki, ja się już z wami żegnam i elo, kombo z kruszynki, widzimy się niebawem!